opinii. Kolejny podpunkt. Przedstawienie autopoprawek burmistrza miasta Koła do projektu uchwały budżetowej miasta Koła na rok 2022. Ponownie pani skarbnik Maryla Makowska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok były również wczoraj omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, a zmiany te w zakresie dochodów dotyczą wprowadzenia dotacji z powiatu kolskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Technik Ceramicznych oraz ujęcia planu dochodów dotyczących opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nieprzekraczającej 300 ml. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków realizowanego przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących, zabezpieczając środki finansowe na realizację uchwały nr 42/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada bieżącego roku oraz na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole tworzy się plan wydatków na realizację zadania pod nazwą Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole w kwocie 202 200 zł. Przedsięwzięcie to wprowadzone było do budżetu roku 2021, jednakże z powodu zbyt krótkiego czasu na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie to zrealizowane zostanie w roku 2022. Niewykorzystane środki w roku 2021, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowić będą przychody budżetu 2022 roku zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych ujęte zostaną w paragrafie 905. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Kolejny podpunkt. Dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez burmistrza miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie. Poproszę o opinię Komisję Budżetu i Finansów. Pan przewodniczący Król. Dziękuję. Tak jak szanowni państwo słyszeliście z ust pani skarbnik, niniejsze wnioski o wprowadzenie autopoprawek były analizowane w dniu wczorajszym. Opinia jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Halina Musiałek. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, chciałam zapytać, bo nie mogę się tutaj doczytać i żeby mi pani powiedziała, na którym paragrafie i ewentualnie jakie środki zostały zabezpieczone na publikację materiałów w lokalnych mediach, ponieważ otrzymałam interpelację, odpowiedź na interpelację i tych pieniędzy dość dużo idzie na media różne. Zajmę się tym tematem trochę później, ale teraz chciałabym zobaczyć, na których paragrafach są takie środki zabezpieczone i jakie to są kwoty. Szanowni państwo, wydatki te realizowane są w rozdziale 750-75 promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na przyszły rok ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę 158 700 zł. 158 tysięcy. Dobrze. I teraz mam jeszcze jedno pytanie. Ja się tym tematem zajmę w innym czasie, bliżej. Chciałam zapytać jeszcze tak, czy miasto posiada drogi wewnętrzne? I ewentualnie, jeśli posiada takie drogi wewnętrzne, to które to są i gdzie się znajdują? Myślę, że to pytanie winno być skierowane w postaci interpelacji do wydziału, który... Dobrze, ale ja mówię o budżecie, ponieważ mamy w tym paragrafie 600, tak, drogi wewnętrzne 617, było zaplanowane, to co pani nam tutaj do budżetu ujęła, było zaplanowane 1 100 000. Wykonania było 0,09%, czyli prawie wcale. I zakup usług remontowych było zaplanowane 400 tysięcy, plan było 0%. Czyli nie posiadamy, środki są jakby zabezpieczone, a pieniądze nie są wydane, więc nie wiem, czy nie mamy takich dróg wewnętrznych, czy o co tutaj chodzi? My mówimy o projekcie na przyszły rok, w rozdziale 600. Ja mówię już nawet o tym, które dała pani nam sprawozdanie dotyczące realizacji poprzedniego budżetu, w jakich procentach się to odbywało. Więc teraz pytam, czy mamy takie drogi, no bo skoro się przedtem nie odbyło, no to czy teraz się odbędzie? Znaczy ja tutaj, jeżeli mogę się wtrącić,
Stosowny wykaz był publikowany w biuletynie informacyjnym, który wydaje Urząd Miasta i tam wydział ładnie podzielił drogi, które są miejskie, powiatowe i wewnętrzne. Myślę, że do tego numeru można byłoby sięgnąć. Bo ciekawi mnie, że nie zostały żadne pieniądze wydatkowane, więc te drogi chyba są w świetnym stanie, tak? Tak mam to rozumieć. Myślę, że tutaj powinno być pytanie bardziej do naczelnika wydziału. Może dobrze, nie było takiej potrzeby, żeby wydatkować te środki. Okej, dobrze, w porządku, to zajmę się też w odpowiednim czasie tym. Dobrze, a jeszcze chciałam zapytać. Dobrze, to może na tę chwilę dziękuję. Ja jeszcze sobie tutaj przejrzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos, bo nie widzę osób chętnych? Nie widzę. W takim razie zamykamy ten punkt i przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na rok 2022 wraz z autopoprawkami. Proszę oddać głos. Jeszcze dwie osoby, jeżeli by chciał zagłosować. Dziękuję, zamykam głosowanie. Głosowało 20 radnych, 14 osób za, 1 przeciwna, 4 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta i nosi numer 44/476/2021. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. O głos prosił Pan Burmistrz Krzysztof Witkowski. Bardzo proszę. Chciałem podziękować tym Państwu radnym, którzy w dniu dzisiejszym poparli budżet na rok 2022. Poparli tym samym szereg inwestycji dla naszych mieszkańców, które będą realizowane w roku przyszłym. Mowa tu o inwestycjach, które przechodzą z roku 2021, ale i o wielu inwestycjach, które planujemy nowych w roku 2022, chociażby budowę boiska przy szkole numer 5. Także jeszcze raz tym Państwu radnym, którzy poparli ten budżet, zagłosowali za budżetem, jeszcze raz chciałem złożyć serdeczne podziękowania, bo przecież wszyscy pracujemy dla dobra mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję.